Dzień dobry, moje kochane robaczki. Dzisiaj mamy niedzielę. Leon się bawi w ciepłej wodzie. Ma fazę na splishy splashy. Dzisiaj mamy taki luźno-porządkowy dzień. Byliśmy wczoraj na wycieczce, w cudzysłowie na wycieczce do Ikei. To był męża pomysł, a potem sam sobie, nawet nie sam sobie w brodę, tylko strasznie narzekał na to, że korki, że dużo ludzi, że nie można wjechać z parkingu, że w ogóle co to za pomysł jechać do Ikei w sobotę się nie jeździ do Ikei, to się powinno jechać w tygodniu, bo jest za dużo ludzi i a to był jego pomysł. Ale nieważne. W każdym razie kupiliśmy trochę rzeczy właśnie, żeby móc zorganizować ubranka Tosi, żeby móc rozpocząć edukację domową, przedszkolną. Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa. Obowiązkowa edukacja zaczyna się, o ile się nie mylę, od 6 roku życia, czyli od zerówki. Zerówka jest przygotowaniem do edukacji szkolnej. Więc tak naprawdę to jest nasza dobra wola, co z tym dzieckiem robimy do tego czasu, czy idzie do przedszkola, czy zostaje z nami w domu, czy bierzemy do niego opiekunkę, czy chodzi, nie wiem, do klubiku dziecięcego. To jest nasza sprawa. Ale tak naprawdę, jeśli z dzieckiem po prostu dużo rozmawiamy, czytamy z nim książeczki, przy okazji uczymy go takich podstawowych rzeczy jak kolory, kształty, nad, pod, lewo, prawo, literki, cyferki. Pobawić się? Już, Pysiaczku, już mama się będzie z tobą bawiła. To sami możemy przygotować dziecko jak najbardziej do zerówki, do szkoły. Leon ma w tym momencie 2,5 roku, zna wszystkie literki, zna cyferki do 12, zna kolory, zna nad, pod, lewo, prawo i tak dalej. Więc jakby wiecie, przy okazji po prostu go uczyliśmy. Gdzie idziemy? Dziadek w domku je śniadanko, Pysiaczku. Jak zje, to przyjdzie. Więc wiecie, to nie jest żaden problem. Uczyć dzieci przy okazji. Ja po prostu mam wykształcenie. Maszynę. Mam wykształcenie wczesnoszkolne, przedszkolne. Pracowałam w przedszkolu. Po prostu mam takie skrzynie zawodowe, że gdzieś ten mój zapał edukacyjny bym chciała, wiecie, wrzucić siebie i się po prostu to skupi na Leonie. Mam nadzieję, że oboje będziemy mieli z tego frajdę, ale tak, kupiliśmy właśnie rzeczy do edukacji przedszkolnej w domu, więc te rzeczy po prostu dzisiaj musimy gdzieś porozstawiać, zorganizować Leona pokój, salon i tak dalej. Więc to dzisiaj i pewnie jeszcze jutro będziemy robić sobie powolutku, a na razie z Leonem po prostu chodzimy po podwórku i się bawimy. Tatuś odpoczywa, bo rano się dzieciakami zajmował, a Tosia śpi. Szukamy pająków. Wyszukamy pająków, a pająki uciekają przed nami. Znaleźliśmy w tunelu martwą pszczółkę. Co tam masz? Tego nie jemy jeszcze, Pysiaczku. To jest stara szałwia. Trzeba poczekać, aż nowa wyrośnie. Mąż jest pszczelarzem. Bardzo kocha pszczółki. Ja tą pszczółkę zachowam, a potem z Leonem sobie pod lupką obejrzymy. When I
Ale nie wysypuj tacie dobrej ziemi, Pysiu. Tutaj są nasionka posiane, Leon. Tam są nasionka posiane. Oj, tacie w szkodę wchodzi. Właściwie to nam... O! Leon, chodź, czownica! Zobacz. Wiesz, tutaj czownica jest. Widzisz? To ładnie, to dobrze tutaj są, tylko tutaj nie kopcie. No to już za późno. Bo tu jest marchewka posiana. To już za późno, kochani. Tak? Tak, już wygrzebać, co miał wygrzebać. Nie kopiemy. Znaczy ona jest trochę głębiej, jest na taśmie. Ewo, chodź podlej swoje poziomki. Trzeba podlewać światło. Ale tam dosyć. Tam dosyć. Nie na grządki. Masz podlej swoje poziomki. Trzeba naokoło. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And jesteśmy w domu. Leon się uparł, że idzie do dziadków i koniec. Więc może tą godzinkę było na dworzu. Łukasz poszedł wysiedź co nieco w ogródku. Ja zjadłam sobie drugie śniadanie. Obudziła się Tośka, więc ją nakarmiłam. Wywieszę mini pranie i będę troszkę ogarniać. Mamy tutaj... O, ale jasna jestem. Mamy tutaj ciuszki do schowania, więc muszę je schować. To jest do wyniesienia na dwór, to już jest rozpadające się, więc nie będzie szkoda, jak będzie na dworze. Ja od czasu do czasu będę z tego korzystała, kiedy będzie na tyle ciepło, że będzie można wywiesić na dworzu pranie. Łukasz ma zaraz przynieść pudła, to przed drzemką Leona może mi się uda jego zabawki ogarnąć. Ogólnie Łukasz może zabierze jutro Leona ze sobą, ja zostanę samą Taśką. Poniedziałek, więc wezmę i przebiorę jego zabawki i część schowam, część dam do dziadków i tak dalej, bo tego jest po prostu już za dużo i głową się tych rzeczy nie bawi, albo sobie przypomina o czymś raz na tydzień, więc żeby albo nie zaśmiecać jego przestrzeni, nie zaśmiecać jego główki, to trzeba zrobić selekcję. A tutaj nasza księżniczka się bawi. Cześć, Żaba! Cześć, cześć! Oj, oj, oj! Ile energii!
Ile energii? Brawo! Tu będzie ci łatwiej z tej strony. A tu? Dobra. To boisz, tak? Potem jak leci rafiara. A rafiara, rafiara. Witam Was, moje kochane robaczki. W poniedziałek, już wczoraj nic nie kręciłam więcej. Chłopcy pojechali sobie na rodzinną działkę, bo mój mąż ma tam swoje sadzonki, pszczółki, winoroś i inne takie, o które musi się zatroszczyć. Ja nie wiem, o której Tosia się obudziła, nie wiem, o której jadła ani z tych rzeczy. Wiem, że było ciemno, jak jeszcze się obudziła i jadła. Ale czy zasnęła? Nie mam pojęcia. Ja wstałam w każdym razie o 7.20. O 8.30 zrobiła się głodna, ale przed 9.00 nie chciała zasnąć. Po 9.00 też nie chciała zasnąć, więc stwierdziła, że wsadzę w wózek. To w wózku na pewno zaśnie. A ja i tak muszę iść do takich przenośnych biblioteczek. Czemu, że ją minęłam? Chyba minęłam, chyba na mnie jest tam. Bo u mnie na osiedlu, na Białołęce, jest w Warszawie, jest taki zorganizowany coś, że stoją takie budki z książkami niechcianymi, które można przegarnąć. Albo też samemu wsadzić takie książki, więc ja mam takie książki, mam też płyty, więc stwierdziłam, że właśnie takie skrzynki je wsadzę dzisiaj, żeby po prostu zrobić miejsce u nas w domu na inne skarby. Teraz idziemy do drugiego punktu. Mamy dwa punkty na osiedlu. Jeden właśnie to był ten, a drugi jest przy bardziej uczyszczonej drodze, więc jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś tam zajrzy. I ja generalnie tam oddaję książki, które są zbytnio zniszczone, żeby
dać je na OLX albo do biblioteki, ale na tyle w dobrym stanie, że spokojnie można je używać, można je czytać, można z nich korzystać. Niektórzy nadużywają tej skrzynki, tam wrzucają rzeczy, które nie mają okładki, albo to jest jakiś tytuł przedwojenny, który raczej konesera takiej literatury może nie znaleźć i takie książki po prostu zalegają miesiącami. Ale generalnie naprawdę bardzo fajna inicjatywa i powinno być takich więcej. Moje włosy wyglądają tak sobie, bo poszłam z mokrymi na spacer, przykryłam mi czapką, więc wyschły jak wyschły, muszę coś z nimi zrobić. O ile tutaj ta pannica pozwoli, bo pannica ma mały katarek. Jest w średnim humorze. Tak? Średni humorek? Średni? Jeszcze trochę jej się ulało. Na mnie, na siebie, na jej dywanik, na którym ćwiczy. I co zrobimy z tobą? No ma, ja muszę zjeść. Ja muszę koniecznie zjeść, bo czuję, jak mi się trochę słabo zaczyna robić. Więc zjemy i pomyślimy, co tu zrobić z pannicą. Co zrobić z tobą, Tosia? Przy tego, że kochać? Co? Okej. Zmoczyłam sobie włosy, żeby trochę się jakoś chciały ułożyć, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Tosia tutaj sobie... tutaj sobie jęczy. Trzeba być obok niej, bo inaczej zaczyna płakać. Może coś mi się uda zrobić, może nie, zobaczymy. No tak, katarek właśnie ten mały ma, znowu jej odciągałam z nosa. Dużo tego nie wyszło, ale wyszło i też jej świszczy w tym nosie, więc może być, wiecie, niezbyt zadowolona z całej tej sytuacji, dlatego jest taka marudna. Poprzeglądam Leona teraz rzeczy, zobaczymy, co ja tam mam w jego pokoju i tutaj w salonie. Edukację taką domową oficjalnie mam rozpocząć za 2 tygodnie, niecałe. Więc trochę tego czasu jest. Właśnie czekam, aż będzie miał 2,5 roku, bo do przedszkoli właśnie zaczęli przyjmować 2,5-latki. Więc też mi się wydaje, że to ma jak największy sens właśnie wtedy zacząć. Jak będzie mi nowa pensja na konto, to jeszcze dokupię rzeczy, bo mi brakuje co nieco. Ale z tym, co mam, mogę już coś zacząć robić. No ale dobra. Czas robić, a nie gadać. Będę musiała zakończyć tego vloga, bo dziewczyna ma 37,3. Sprawdzaliśmy termometrem usznym, ten termometr uszny nie ma dobre recenzje, ale odkryliśmy, że na małe uszka naszych niemowlaków to bywa różnie, więc może tą temperaturę mieć faktycznie wyższą. No i strasznie marudna, znowu poszła spać, mimo że niedawno spała. Widać, że coś po prostu ją męczy, więc nie wiadomo, jak dzień będzie wyglądał. Więc po prostu stwierdzam, że odpuszczam sobie nagrywanie dzisiejsze. Zostałam z tym oto rozgardiaszem. Więc na tyle, ile będę mogła uporządkować ten rozgardiasz, to dzisiaj uporządkuję. Położyłam ją u Leona, bo tam jest większy materac, więc jak coś będzie się działo, to będę miała wygodnie, żeby się koło niej położyć, ją nakarmić piersią czy coś takiego. U nas w pokoju śpi na małym materacyku, który nie jest zbytnio wygodny dla 2 osób. No ale tak czasami właśnie bywa, że dzieci chorują, że przy dzieciach nie wszystko idzie zgodnie z planem i takie po prostu jest rodzicielstwo. Dobra, kończę na razie. Pa, pa. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And
Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.